Cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem dla małej, słodkiej dziewczynki, Ani. Zrobiony z kolekcji Lemoncrafta. Okładka, tekturka, kwiatuszki, motylki. Z boku jest takie nadadełko, jest dużo takich różnych przywieszak. Tył jest prosty i wiązany na kokardkę, a narożniki są zabezpieczone metalowymi ozdobami i zaglądamy do środka. Na okładce jest miejsce na zdjęcie, które sobie rodzice podkleją i włożą do ramki. Każda strona ma dodatkową matę na zdjęcia. One są wszystkie tak samo ozdobione. Pokażę Wam jedną. Takie proste. Na pierwszej stronie jest mała boczna kieszonka na taga. Tagi z tyłu są oklejone miejscem na zapiski. Klapka do góry, klapka do dołu i kieszonka. W kieszonce są dwie maty i tak. I kolejna strona. Tu jest paseczek, za paseczkiem są dwie maty i tak. Tutaj książeczka. Zamykana na magnesik. Tutaj jest wodospad. Pod wodospadem jest jeszcze kieszonka z miejscem na tag. Tutaj jest rameczka na zdjęcie formatu 10x15. Z jednej strony jest oklejona, z drugiej nie. Środkowe strony są podobne, klapki obie na boki i tu są kieszonki, w kieszonce jest miejsce na matę i na tak i tutaj jeszcze dodatkowo można też przykleić zdjęcie. Oczywiście na bocznych klapkach też można przyklejać zdjęcie. Tu jest kolejna książeczka, otwierana tym razem do góry, na zdjęcia pionowe i miejsce na zapiski na tagu. Tutaj na klapce kieszonka boczna z jedną matą i tagiem. I tutaj jest kieszonka na dwie maty i na tag. Też z opisem, z miejscem na opis zdjęcia. Tutaj mamy również książeczkę, tag na okładce w małej kieszonce i tutaj miejsce na dodatkowe cztery zdjęcia. Tutaj są takie ukośne klapki. To jest na magnes, żeby się nie otwierały. Tutaj na jednej klapce jest kieszonka z miejscem na tak, a tu jest cała przestrzeń na dodatkowe zdjęcia. I ostatnia strona, tu jest podwójna kieszeń, płytsza na tagi i głęboka na maty. A tutaj jest kaskada. Pod kaskadą jest kieszonka. W kieszonce jest miejsce na dodatkowy tak na opis. I tak się prezentuje album. Myślę, że dosyć pakowny, pomieści sporo zdjęć. Mimo, że dla dziewczynki miało nie być w kolorze różowym, a dziewczynka bardzo lubi fiolet, więc ta kolekcja idealnie się wpasowała. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Pa, pa!